Cześć! Właśnie się nam konfiguruje baza danych gry. To jest gra Football Manager 2022. To jest program Tetris Manager, w którym Walter Matieł... Jesteś selekcjonerem. Tak. Każdy Kuba chciałby poprowadzić reprezentację Polski. Poza Paulą Sousą, który nie chciałby poprowadzić reprezentacji Polski. Konstrukcja jest taka, że będziemy robić challenge. To pierwszy challenge miał być taki, że mieliśmy utrzymać Legię Warszawa w lidze. W edytorze pewnie byśmy usunęli wszystko, bo nie potrafimy się nim obsługiwać. Ale to ja mam, rozumiem, być tak, menedżerem. Ty jesteś selekcjonerem, ja jestem asystentem. Dobrze. Tak się składa, że jestem świeżo po kursie UEFA-C. Mm. Mam nadzieję, że Robert Lewandowski będzie w stanie zaakceptować, że w kategorii skrzat skupiamy się głównie na grach i zabawach ruchowych. Miejsce urodzenia. No, to jest bardzo ważna sprawa. To dosyć podejrzany jest ten Football Manager. Ulubione zespoły. No, ciekawe. Europa, Polska. No, niestety pierwsza liga. Jest, dobra. Czy wpisuje się tutaj również ulicę, na której mieszkasz? Tak. Poziom doświadczenia. Nie. Mam poziom taki, że... O kurczę, nie, to za dużo wyskoczyło opcji. Biały jak kefir, to wiadomo. Wzrost się zgadza. Typ ciała taki, jaki mam, czy taki, jaki bym chciał mieć? Głowa. O. Czy jest tutaj możliwość wyboru twojej czapki? No właśnie, chyba nie ma nakryć głowy. Strasznie mnie to martwi. Tylko no... O, blond. O, bardzo ciemny blond. Zarost. O, tu się można rozwinąć. Zapuszczony menedżer typowo. Dobra, trudno. To bierzemy wersję letnią. Wybierz strój, no gdzie? Jaki krawat? Co? Jak? No nie, właśnie nie. Zawsze było tutaj do wyboru. Kuba, jestem przekonany, że przy tworzeniu taktyki na Anglię nie poświęcisz nawet 10% tego czasu, co na dobór strojów, żeby były w barwach EUKS-u. Tak, to prawda. Okej, myślę, że wyglądam bardzo stylowo. Teraz mniej ważne rzeczy, czyli styl pracy z zespołem. I tu jest właśnie problem, dlatego że ja skończyłem krajową licencję C. No to ma pewien wpływ na to, jak się gra. No i to jest dla licencji pro rozstaw punktów, natomiast dla licencji, którą ja uzyskałem, rozstaw punktów jest następujący. No co zrobisz, nic nie zrobisz. Doświadczenie piłkarskie? Amator, no nie ma tutaj... Ale nie niedzielny piłkarz, halo. Niedzielny piłkarz to jestem ja, bo raz zagrałem mecz w niedzielę. Nie wiem, jakim cudem Cezary Kulesza powierzył losy reprezentacji takiemu człowiekowi jak ja. Defensywa jest dla słabych. Kondycja, techniczna piłka bardziej. Mental. Mental jest najważniejszy. Wszystkie punkty w wszystkie mental. Wszystkie w mental, tak jest. Nie interesuje nas nic poza mentalem. Dobra, tutaj, no a tutaj wiadomo. Motywowanie. Pracowałem pod tobą, jak byłeś naczelny. Dyscyplina 2 to jest za dużo. Zatwierdź. Okej, nie dodajemy innych menedżerów. Zacznij grę. Olkiewicz zatrudniony. Dostałeś poparcie wszystkich działaczy. Dobra. Laura Sawicka, osobisty asystent. O, już ciepło w domu. To już nie było męskich asystentów żadnych. Nie było męskich asystentów, Laura Sawicka. Kłopoty od pierwszego wywiadu. Może tak sobie do Laury Sawickiej idź tak. Mieszkać. Tak. Asystent Mirek Kalita zostaje. Bardzo dobrze. Zostaje Mirek. Bardzo dobrze. Mirosław Kalita musi pozostać. Naprawdę? Wielki talent. W naszej cash. Najlepszej 11 z Wszołek. Gra na dwóch skrzydłowych, kiedy nie mamy ani jednego. To nie jest dobry pomysł. Gratuluję raz jeszcze, oby to był świt nowej wypełniającej samej epoki. Już masz, Kuba, tak, z każdą wypowiedzią Laury Sawickiej pogrążasz się coraz bardziej. Muszę sprawdzić, czy da się zwolnić Laurę Sawicką, albo przynajmniej przenieść na inne stanowisko, żeby była osobistym asystentem Mirosława Kalidy. Zatwierdzone, zapisujemy sobie i oto zostałem menedżerem. Jestem menedżerem od 30 sekund, a już mnie ten już milik kłopoty. Wkurza. Kacper Piekarski jest rzecznikiem prasowym. Całe szczęście, bo jakby jeszcze była pani rzecznik prasowa, to już mógłbym powoli podawać się do dymisji. Pokaż nasz terminarz, bo to jest tutaj A, bo chciałem najpierw zmienić zadania współpracowników. A, okej. Okay. To zmień. No to nie, no co, no nie, ja wszystkie obowiązki na siebie. Terminarz. Mamy przed sobą 7 spotkań, które nas poprowadzą na Mistrzostwa Świata. Albo nas poprowadzą do klęski. Planujemy sparing jakiś? Jako twój doradca powiedziałbym, nie wiem. Już ci coś Laura Sawicka wykupiła. Subskrypcji biuletynów informacyjnych. Ale się łasi do ciebie tu. Czy zwalniasz Laurę Sawicką, czy zwalniasz Anię? To Ania może mnie zwolnić co najwyżej. Tak. Ona jest w ogóle klikalna? Nieklikalna jest pani Laura. No nie, zostaje. Nieklikalna. Nie masz Kuba żadnej przyszłości w domu. Nie mam żadnej przyszłości w domu. Z każdym miesiącem tej pracy no, będzie tylko gorzej. No nic się nie poradzi. Za 44 dni gram mecz, to wydaje mi się, że można włączyć w takim razie taki jakiś szybszy ten... O! Byliśmy na spotkaniu z dziennikarzami, zobaczymy kto przyjdzie. Dobra, weź udział. Nie ma tu dzisiaj zbyt wielu dziennikarzy. No trudno. No. Kogo tam interesuje nowy selekcjoner reprezentacji Polski? Dokładnie. Z UEFA-C. Na selekcjonerze ciąży spora presja.
Czy wierzy pan, że Polska zacznie pańską kadencję od korzystnego rezultatu? Ja bym poszedł tak, wiesz, że nie, no na początku będzie kiepsko. To jest moja porada. Nie stawiajmy wysokich oczekiwań. No dobrze. Wydaje mi się, że zacząć wysokie oczekiwania będzie niezwykle ciężko. Czy poradzę sobie z ciśnieniem? Rozewrzyj ramiona. Rozewrzyj ramiona. O, to jest tak... Znacie mnie. Tak. Gdybym nie był przekonany, że poradzę sobie z presją wyniku, nie podpisałbym tego kontraktu. Nikt z uwagi na presję wyniku nie zrzeka się 200 tysięcy złotych miesięcznie. Tak, codziennie radzisz sobie z presją dzięki zatrudnieniu Laury Sawickiej. Cóż są mecze? Cóż są eliminacje? Czym jest mundial? Przyjmuje pan zespół w środku eliminacja. Wszyscy wiemy, jak ważnym turniejem są Mistrzostwa Świata. No, dość ważnym. Czy wywalczymy awans? Uśmiechnij się życzliwie. Ja bym wszędzie rozwierał ramiona. Po prostu dobra. Cała konferencja tak. Ale czekaj, bo można tak, pokaż palcem. Nie będzie tak łatwo, jak niektórym się wydaje. Czeka nas nie lada zadanie. No, to jest dobre. I tak pokaż palcem. Dobrze. O, proszę, zachęcili się. Tak, klimat konferencji prasowej zachęcony. Czterech dziennikarzy, którzy akurat są stażystami, zostali zatrudnieni 2 dni temu i którzy przyszli. W debiucie pańskim przeciwnikiem będzie Andora. Jak dobrze jest pan przygotowany na taki test? Nie znam ani jednego zawodnika Andory. Wczoraj dowiedziałem się, że istnieje taki kraj. Czy nie możemy sobie wyobrazić lepszego startu? No, możemy sobie wyobrazić. Zawsze mogło być San Marino. Fachowcy niepokoją się, że mamy zbyt wielu zawodników w słusznym wieku. Zarzucają jako starość. Jako osoba stara jestem zdania, że to nie będzie wpływać. Ale gdyby taka konferencja miała miejsce w rzeczywistości, to powiedział, panowie, Robert Lewandowski jest rówieśnikiem Leszka Milewskiego. To są ciągle młodzi ludzie. Znaczy, to nie są młodzi ludzie, ale wciąż mogą być na poziomie akceptowalnym. O, ale patrz, tu są lepsze możliwości. Możesz sobie obejrzeć na przykład... Tak, powiedzmy do Krystiana Okoniewskiego. Ale poczekaj, bo tu masz, rozumiem... Tak, jest cała lista. Jedziemy na mecz Bartosza Bajorka. Proszę cię, zróbmy to. Stal Mielec 18, dobrze. Dobra, tylko pojedź na mecz. A powołasz kogoś z UKS-u? No mam taki plan. Sobociński chciałbym... będzie grał? Dobra, kogo my tu mamy? Nie no, Sobociński już jest w MLS-ie. Sobociński jest w MLS-ie. To... Wiktor Kościół. Opowiem coś. Grałem z Wiktorem Kościółkiem. Znaczy przeciwko niemu. Bo graliśmy mecz UKS-3 kontra Start Łódź. I Wiktor Kościół wziął i mnie nazwał debilem. Jak weź Wiktora Kościuka. A za co nazwał cię debilem? A jakieś było takie starcie stykowe. Nie to, że jakoś go, wiesz, chamsko słowałem czy coś, ale tak mówi, ty debilu. Ja tak spojrzałem, kurczę, i tak patrzyłem do niego, mówię, Wiktor, trochę ci brakuje do ojca. No i on wtedy także przeprasza, że w nerwach. Tak. A powołałbyś nawet całkowicie anonimowego zawodnika? Jeśli mój syn byłby już w wieku takim do powołania, to tak. Powołuję tych, którzy będą na to zasługiwać, do widzenia. Co się działo, czego nie widzieliście? Pojechaliśmy na mecz Bartka Bajorka. Pojechaliśmy. I co? I w 6 minucie Michael wyparło, strzelił gola. Robert Lewandowski, no nie będzie grał z nami wiecznie. Paulo Sousa, wielki Paulo Sousa, już to o tym mówił. Jestem bardzo ciekawy, jaki skład wybierzesz. No, pierwszy raz wybierasz. Harasimowicza nie masz. Nie mam. To jest kontuzjowany. Jest kontuzjowany Krzysztof Piątek. I Milik. I Michał Helik jest kontuzjowany. Usuń niedostępnych piłkarzy, nie potrzebujemy ich. Tu. Tu jest lista krajowa. Bajorka powołujemy, to już jest dla niego. No nie wiem, no, słuchaj, czy to jest dobry moment. Czy na razie chcemy... Kontrakt. Chcesz po zarobkach. Kacper Kozłowski. Ale no po kontuzji jest. Po kontuzji. Po kontuzji, tak? Za 5 dni wznowi, tak? Szymańskiego? W sumie, moim zdaniem, według mnie, no to jest, wiesz, ty znam. Ale pokaż, czego nie masz dokładnych raportów swoich reprezentantów? No bo wysłałem ich do obserwowania Bartosza Bajorka. Świder, pokaż, jaki jest. A Świderski jest niepowołany? A, bo to już Michniewicza jest. Nie wiem w zasadzie, jaki jest. Ale zobacz, Charlotte FC. Mhm. Wiesz, co to za klub jest? Może masz jakiś takiego ulubionego piłkarza? W sumie razie chciałbym sprawdzić, ilu mamy powołanych już zawodników. 21 już jest. Będziemy grać, wydaje mi się, ja tak wstępnie. 4, 3... Dobra. Zobaczymy, jak będziemy ustalać. Będziemy grać do przodu. Stoperów jest 4, to Gituwa. Na prawej stronie mamy Kaszberzyński ekstra. Rybus Reca, super. Nawet zdrowy. Zdrowy Reca, zdrowy Rybus. No i Jacka Góralskiego nie ma. O, i to jest Jacek. G. Jest, i on. Mogę Jacka Magierę też powołać. Nic nie widać. Gotowy do gry. Agresja 20. Determinacja. Dla moich kolegów są. Są tu. Zawisza jest tu. Proszę bardzo. Dobra, jeden zawodnik nam został. Leszek, twój wolny los. Możesz wolny los? Chciałem zobaczyć... Możesz ekstraklasy zobaczyć, jak chcesz. Polska, Karola Linettego. Sprawdzasz historię. Lech i PKO Bank Polskiej Ekstraklasy. I proszę, i masz. 7-8 kliknięć i jest. Bierzemy Grosika? Dobra. Dobra, czyli Grosicki. Dajmy Grosika, tak, damy mu szansę. Grosika, tak? Grosicki i zobaczymy jeszcze Cebula, jaki jest może z Rakowa. Piłkarze Pogoni. Kamil Grosicki uzupełnia naszą kadrę. Więc ci, którzy obawiali się, że po tym jak selekcjonerem zostanie Czesław Michniewicz, będą powoływani ziomeczki, dziennikarzy,
To nie, ziomeczki dziennikarzy będą powoływani dopiero, kiedy my zostaniemy selekcjonerami. 23 na 23, zatwierdź skład. Dwóch napastników. O nie, trzech bramkarzy musi być. No i po co? Nie, nie. Nie, płacheta. Kacper Bieszczad. Dobrze, Kacper Bieszczad jest spoko. Kacper Bieszczad to jest niczym Maradona Karpat. Kurczę, to się jeszcze lepiej się zgrywało. Dobrze, lecimy. Niepokój o zdrowie kadrowiczów. Robert Lewandowski nie może wystąpić w meczach, gdyż doznał złamanie kości jarzmowej. O nie! Jezu. No nie. Się zaczyna, dobra, trzeba porozmawiać z Lewandowskim. Nie no, nie będę mówił, że wyglądało to niedobrze. Chyba wypadłem z gry na 5 tygodni. Proszę, ale spokojnie, już powołujemy, nic się nie bój. Proszę, pozycja. Kogo my tu mamy? Jest Bartosz Bajorek zawsze gotowy. No chcesz tego świderka? No nie wiem, ogarniał sousy. Kogoś musimy powołać. No Kownacki kontuzjowany, oczywiście Buksa kontuzjowany. No. Jest świdra, nie mamy wyboru chyba. Dobra, chyba zdaje się, że zakończyliśmy proces powołań. Zatwierdź skład. Dobra, ile jeszcze kontuzji nam się przytrafi do Andory? Za chwilę będziemy jednak Bajorka musieli brać. Polska zaczyna zgrupowanie, zebranie zespołu. Ostrożnym optymizmem, lubię to określenie. Ostrożny optymizm. Poważnie grozi nam porażka w tych eliminacjach. Gramy beznadziejnie i musicie się sprężyć. Bądźmy szczerzy, jesteście już bliscy końca przygody z tym zespołem. No i co? Jest moc. Niesamowicie. Jak my wyjdziemy na tę Andorę, to może być takie przekonujące 2-0 aż. Z pewnym żalem informuję, że większość zawodników zignorowała pańskie słowa. No jak zignorowała, jak proszę. Wojciech Szczęsny już tutaj morale mu ruszyło do góry. Raport o kontuzjach. Piotr Żyński się przeziębił. No na trudno. Na treningu się przeziębił w Andorze we wrześniu. Olkiewicz szykuje się do debiutu. Dobra. Polska zdecydowany faworytem. Weź udział. Wszystko może się zdarzyć. Dobra, tu może losowo. Pyk, 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 pyk. Nie wiem, co ty powiedziałeś, ale Nikodem Wilk jest przygnębiony. Ale proszę, patrz, kto jest. Grosicki jest zadowolony, Szczęsny jest zadowolony, Kasz jest zadowolony. No iż... W kuchni popie... Tak, w kuchni może Nikodem Wilk. Jedziemy do tej Andory. Zdobyć Andorę. Leszek uznał, że jednak trzeba wam pokazać. No jak możemy powiedzieć, że jaką taktyką nie gramy? Skorzystaj ze swoich doświadczeń z UEFA. Będą oglądać to młodzi ludzie, również młodzi trenerzy. Oni chcą chłonąć wiedzę. Idzie anegdota z UEFA w takim razie. Jest egzamin. Egzamin na UEFA składa się z takiego testu i po teście wjeżdżasz, żeby przedstawić swoją prezentację stażową w formie egzaminu ustnego trenerom, egzaminatorom. Nasza grupa miała 4 trenerów egzaminatorów. W jednej grupie był trener Gamus, który był naszym opiekunem roku i trener Tomaszewski, z którym miałem mikrogrupę, czyli też już jakieś pierwsze lody były przełamane. Natomiast w drugiej grupie był Marcin Dreyer, który na kursie odbył ze mną taką dosyć długą rozmowę, atakował moje przemyślenia piłkarskie. No ja się broniłem, no i tak oczywiście rozeszliśmy się w zgodzie, natomiast był taki delikatny ferment, taki twórczy. No i drugim egzaminatorem w tej drugiej grupie był Krystian Kierach, koordynator Akademii UKS-u, który z tego co wiem, na jednym z kursów dostał od kursantów siekierę z wygrawerowanym. Krystian Kierach, największa siekiera kursu. Siedziałem w przekonaniu, że zaraz wchodzę, mówię tu elegancko, jest super. Natomiast byłem na samym końcu listy. Siedziałem 2 godziny, no i tak się jakoś złożyło, że tamta grupa z tymi ostrymi egzaminatorami skończyła szybciej. No i Krystian Kierach wyszedł. Mówi tak, kogo by tu z tej drugiej grupy wziąć? O, Kuba, zapraszamy. No i musiałem pampersa wtedy. Z tych doświadczeń z prezentacji skorzystaj, opowiadając dlaczego taka, a nie inna taktyka. Wybrałeś już oczywiście Gegenpress. No tak. Bo jak dzisiaj nie grasz Gegenpress? Gegenpress, dlatego że wybrałem najbardziej uśmiechniętego spośród szkoleniowców. Jurgen Klopp jest najbardziej uśmiechniętym spośród szkoleniowców, więc będziemy grać Gegenpress. Postawiłem na strategię 3-4-2-1, dlatego że przypomniałem sobie, że kiedyś nagraliśmy taki program, że 3-4-2-1 to jest król dżungli. I mamy 3 stoperów, więc akurat. Tak, więc nie będzie kombinacji. Ja bym tylko chciał, żeby ten poczny pomocnik był tutaj wyżej, żeby to byli tacy pomoc w wyborze. Mirosław Kalita podpowiada, co i jak. Używamy zasugerowanego składu i teraz dopiero wymieniamy. Jacek Góralski. Oczywiście. Za Linettego. Zapraszam. Ja bym zrobił tak, że Linetty będzie grał tu. Klich nie będzie grał w ogóle. Jacek Góralski będzie grał tu. No Meti niech zostanie, natomiast ja bym wolał tak troszkę bardziej ofensywnie, więc Jóźwiak będzie grał tu. No i co ty na to? No, spoko, tylko że to jest pozycja Jóźwiaka? Lewa? No, nie interesuje mnie to kompletnie. Będzie to jako skrzydłowy atak. Zobacz, jak go podniosło od razu. Krychowiak Góralski. Tutaj mamy naszego... Klasyczna dziesiątka. Tak jest. Klasyczna dycha. I to będzie Zieliński. Będą na nim wszystkie się opierały próby nasze. I wysuniętym rozgrywającym, takim atakującym będzie
Karol Linetti no, też. Niech ci będzie. Nie mam zaufania do tego Linettego tutaj. Jeśli chodzi o naszą defensywę, to wszystko będą stoperzy grający piłką, bo my jesteśmy już ten z tego pokolenia, co gra od bramki krótkimi podaniami. Poza Kamilem Milikiem, który będzie tradycyjnym środkowym obrońcą. Milik jest zdrowy już, czy jeszcze nie? Możemy wpuścić Milika. Nie, jest kontuzjowany jeszcze. Nie, może grać, może grać. To jest takie, wiesz co, takie, że być może pogłębi się jego kontuzja. No lepiej jakby grał trochę wyżej. Ale nie chyba, jest że, za dobry ten. A może ryzykujemy, bo możemy tak zrobić. A może Grosicki, czy nie? Kurde. Aż tak nie. Mówisz? No ale Grosicki ma siły na 15 minut. Dobra, to niech będzie Jokerem. Czy, ale zmienimy go w 15 Dobrze, minucie. Zmienimy go w 15 minucie. Elegancko. Dobra. Nie będziemy forsować jakiegoś Kamińskiego, młody, przyszłość przed nim. Nie, Kamil Grosicki. I to jest skład. Bardzo symetryczna ta drużyna. No właśnie zrobimy taki delikatny asynchro i w fazie obrony Kasz będzie się cofał tu, Walukiewicz będzie schodził tu i tutaj będzie Góralski asekurował Grosickiego. O. Góralski będzie wszędzie, Kuba. Arkadiusz Milik ma braki kondycyjne. Zmienimy go w 20 minucie. Dobrze. Dwie zmiany w pierwszej połowie, to jest przyszłość. Jazda! Jazda. Zatroskany? Kto jest zatroskany? Gramy tam, kurczę, panowie, no jest piłka, jest 11 zawodników. To nie mam wielkiej filozofii, no rany. Bakayoko Pablo Bandera, Bakayoko, Gil, Fonseca. Będzie ciężko. Dani Quintana. Przemyślałem to, trzeba ustawić się defensywnie. Monteiro i Las Milik, Vegas. Dlaczego Milik gra od pierwszej minuty, skoro ledwo trzyma się na nogach? Wraca po wiązadłach, no, no musi potrwać. Wymachuj rękami. Trzeba rękami wymachiwać w szatni. Czy ręce w kieszeniach, jak Mourinho? Obojętnie, Kuba. No i Milik jest zmotywowany. Agresywny Góralski, agresywny Glik. Liczy pan się na dobry występ? Nie, liczę na porażkę. Liczę na porażkę. Mam nadzieję, że przegramy. No, nie... Wyjdź z hukiem, a nie tam rozmawiasz z Filkiem. O co wy mnie pytacie, gnomy? Dobra, hymny, te sprawy, to pomijamy. I jazda. Sprawdźmy kluczowe wydarzenia. Okej, szybkość jest okej. Dobra, patrzymy. Zieliński, Miliki, proszę bardzo. I co mówili, że ten? Mówili, że się trzyma na nogach, a tu proszę bardzo. Ale bo głową. Głową się trzymała na karku. Ma kondycję Milik. Ma coś takiego jak kondycję Milika? Jest, zaraz zobaczymy. Coś tam ma. Góralski, Grosicki, Góralski. Nie, no do tyłu, panowie. Na razie nasi pomocnicy świetne podania do tyłu. A i miałby Grosicki asysteczkę. No dobra. Tu trzeba gdzieś przejść do tablet menadżera. O. No trudno, nie udało się. Cash. Nie zdążyłem, bo mieliśmy. Pamiętaj, że mieliśmy zdjąć Grosickiego za chwilę. Oj, tu masz okrzyki, weź coś krzyknij. O, dobra. Weź krzyknij. I mentalność jakaś ofensywna, coś. Zachęć. Nie, czekaj, zażądaj więcej. A. Od całego składu zażądaj więcej. Taktyka i zmiany, dobra. 15 minut. Mhm. Kamil Jóźwiak za Kamila Grosickiego, tak jak obiecaliśmy. Milik ma. Jest kondycja jego przyzwoita. Rozmowa motywacyjna. Wierzę w twoje umiejętności. Kto strzela? Milik. Pierwszy na wsi. No i proszę bardzo. Milik zwolniaczka. Wystawieni. Ale to w przerwie go zmienimy, bo żeby się nie poczuł. Już teraz? Tak, dwa gole strzelimy. Już lepiej nie zagra. Będzie, że chciał hat-tricka. Frustracje żeby... Milika, wiesz, jak bardzo mnie interesują? W ogóle, zmieniaj Milika. A jak mu teraz Linet, ty dogra piłeczkę? Kasz, no nie Kasz, dobra. No nie, Linet, jak on mógł to zrobić? Dobra. Koniec, Milik schodzi. Kogo wprowadzamy? Zamykać? Schwider. A, nie mamy wyboru, Kuba. Widzisz, mówiłem, powołać Bajorka, to nie. Zaczysz, będzie zły na mnie Milik, będzie zły na mnie. A patrz, by teraz jak zasadził drugiego? No tak zasadził Zieliński. A Zieliński też zasadził. 3-0. 3-0 gładkie. Dobra, szatnia. Dobra. Byliście za słabi, to absolutnie... Ciśnij butelką z wodą. Tak, ciśnij. Nie, no nie można tak. Ja bym tak grał. Nie, ręce w kieszeniach. Świetnie sobie radzicie tak trzymać. Ręce w kieszeniach, do widzenia. Proszę, jak podbudowani wszyscy są. Milik, pewny siebie. Ja tego sprawdzam, czy Jacek jest zadowolony. To jest wszystko, co mnie interesuje. Dobra, rozpocznę drugą połowę. Ile ja mam zmian w ogóle? 5? Chyba nie wiem. Chyba powinieneś mieć 5. Walukiewicz sobie nie radzi. Kiwiora trzeba wpuścić. Dobra? I jedną sobie zostawię zmianę taką, jakby coś się działo. Może tego, Linetty mnie przekonuje, Kuba. Wiesz, ale taki, Linetty taki to jest... mecz otwarty, a tu ten Linetty tak. Ale to jest mój ulubiony piłkarz, no ale dobra. A, to chyba, że. Ale wiesz co, nie, mam pomysł, to jest dobre. Bo kiedy jak nie dziś robić takie rzeczy. Na razie wpuścimy sobie tego Kiwiora elegancko, a teraz patrz, co ja zrobię. Taktyka i zmiany. I zrobimy zmianę taką taktyki też. Tylko nie wiem, gdzie to się robi. Tu chyba. Taktyka, o, patrz. Pyk, no. Jak płynnie przejdziemy. Bo Kiwior lewym obrońcą miał być u nas.
Pach, pach, pach. I proszę. No i zalimy tego. Jacy kądzior? Jesteśmy dynamiczni. Kądzior? Kamiński, bo Kamiński. Pamiętaj o naszych. Okay. Tych tak jest. Byliśmy dealach. Umówieni na. No to, żeby dość sporo grał, to prawda. Już jak Kamiński, ale mamy skrzydełka. Oglądamy. Rozmowa motywacyjna, pyk. Panowie, jak nie będzie piątki, to biegacie karne okrążenia wokół boiska. O! Ajajaj, niestety. Ale był spany? Był spany, spokojnie. Już Twitter płonie. Var. O, Olkiewicz się skończył Var. Na pierwszej połowie. Jak gol uznany? Już nas kręcą od pierwszego meczu. Przecież był spalony. No, proszę, jaka wściekłość. Ale nie, stoi ten, macha. Nie, dobra, już myślałem. I tak już, Kuba, jakim wynikiem by się ten mecz nie skończył, to powiedzą przede wszystkim, że pozwoliłeś, żeby Andora strzyła ci bola. To prawda. Za Michniewicza to było, za Michniewicza nie. Za Michniewicza żadnej bramki nie strzeliśmy, nie straciliśmy. Dobra, czyli tak, czyli na czterech obrońców jednak nam gorzej idzie w defensywie. No ale ładnie grają. No grają chłopaki ładnie. Taktyka, tak. Zieliński umiera powoli, Świderski kiepsko. Przeżyje. Dadzą sobie radę. Dobra, to teraz już przetestujemy trzecie ustawienie w tym meczu z takimi... O, bardzo dobre. Podoba mi się to. Washington. Zachęć. O, już jest Świderski, dobrze. Polecenia jakieś są? A. Nie, no okej, okay. Polecenia macie dobre. Dobra, 5-1 jest z Andorą. Czy ja zrobiłem już wszystkie zmiany? Zrobiłem. Ale Rybus jest coś smutny. A, bo tu jest taka minka uśmiechnięta. On jest czerwony. On jest czerwony jak ptosik. Idziemy do szatni. A, jak jest XG? 4,5? 100 milionów. No, można powiedzieć, że strzeli gola z niczego. Gramy San Marino teraz. Ciśnij tą butelką, Kuba. Ciśnij ją. No ale to... Nie. Po Węgrach. Nie, ręce w kieszeniach, do widzenia. Dobra robota, podobało mi się. Nawet nie chcę się z tymi, nie powiem baranami. Kim, rozmawiać. Pyk. Do widzenia. Dobra. Piątkowski imponuje w... Prosto, droga do sukcesu. Proste. Zieliński w świetnej dyspozycji. Drugi mecz przed nami, gramy z San Marino. A później Węgry. Dobra. Kalita znowu zaspał. Nie zrobił raportu, słuchaj, miałem imieniny Sławka. Nie zrobił raportu. Mirosław Kalita. Świetny asystent, najlepszy. Kuba, my ustaliliśmy na przykład, jakimi my podaniami gramy? Nie. Czy tam po prostu coś klikłeś już? Brody wyjdą na jaw. Mirek Kalita nie zrobił raportu. Atletik sugeruje, że jesteśmy murowanym. Atletik? Jest Atletik, faktycznie. Ale patrz, dobrze, chociaż prognoza pogody. Kacper Piekarski dobrze się spisuje. Klich uważa, że San Marino nie będzie chłopcem do bicia. Dobra. Negatywnie nastawiony. Czy wierzy pan, że jakby tak, wierzę. Faworyci spotkania? Tak, spokojnie. Dodatkowa motywacja przed meczem. Czy pańska pewność siebie jest zaraźliwa? Tak, oczywiście jest zaraźliwa. Do widzenia. Spadajcie. Konferencja poszła zgodnie z planem, nikt mi nie dał w zęby. Raport o kontuzjach? Nie ma kontuzji. A Moder za Linettego? No kurczę, ale bardzo lubię Linettego. No dobra, to nie gra Linette. Ale może kogoś bardzo lubisz, to go wprowadzę ci. Nie, nikogo nie lubię. Dobra, to zwycięskiego składu się nie zmienia, rozumiem, tak? Taktykę, te tam podania, te wszystkie takie pierdoły. To sobie na Węgry. Na Węgry sobie ustalimy. Nie, Mirko Conti. No. Nie, zignoruj Boże. Mirko Contiego. Mirek Kalita się popisał teraz. Tak? O nie, Maja Biały nie jest zwolennikiem pomysłu, by Linetty zaczynał mecz na tej... Tak, znowu rozmowa. Ile jest tych ale wywiadów? Jest o Jacka Góralskiego pytanie. Wierzy pan, że Jacek Góralski rozegra dobre spotkanie? Część ekspertów sugeruje, że z tym rywalem może mieć problemy. Pozwolę ci na to odpowiedzieć. Proszę bardzo, możesz odpowiedzieć. Liczba Leszek... rozmów, które są w tej grze, jest zdumiewająca. Leszek wyszedł z hukiem. Nie ma pytań o Góralskiego. Po prostu jest dobry i do widzenia. Ja bym jednak odsyłał Mirka Kalitę na niektóre z tych rozmów, ponieważ okrzyk. W ten sposób Mirek by się do czegokolwiek przydał. Zażądaj więcej od razu. Jest trzecia minuta meczu. My żądamy więcej. Czwarta minuta meczu. Dobra, jest Góralski, Zieliński, Milik. Aj, Giardi obronił. Albo Giardi. Nie wiem, jak się czyta nazwiska z San Marino. Ciekawe, czemu ta akcja tutaj cały czas się nam wyświetla. Pewnie strzelimy gola. Jest Zieliński, jest Linetty, jest Milik, jest Linetty, jest Góralski. Mati. A, nie no, gramy jak te... Kurczę, no nie idzie nam na razie, San Marino nie idzie nam. Dobry prognostyk przed meczem z Węgrami. Z Andorą było łatwiej. Ale patrz jak Glik czyści wszystko. Co ten Kasz tak wysoko gra? Zobacz, no już trzeci raz się tak dobrze. Zapędza. Piąta minuta, zmieniamy Grosickiego. Jóźwiak? Czy Kądzior teraz? Kądzior, dobrze, widzę, że chcesz... Chociaż nie, Kamiński dobrze zagrał. Ostatnio. Kamiński dobrze zagrał, dobra.
No niestety, Kamilu, miałeś swoje 5 minut i to było naprawdę dosłownie 5 minut. Dłonie na biodrach. Ufam, że zrobisz różnicę. Spraw, żeby był dumny. Ostatnio graliśmy na starcie sparing i przyjechał do nas zawodnik testowany i nie znał zasad o spalonym. I gramy sobie, a on stoi w 16 przeciwnika. Wszyscy na połowie, gra się toczy, a on tu. No nie, Milik w supek. Zaraz będzie trzeba dzwonić po Erkę. Kamiński? I proszę bardzo, nasz Joker. Co trener z UEFA-C, to trener z UEFA-C. No, mieliśmy zmiany na pierwszym zjeździe tak naprawdę. Bo że jeśli chcecie jeszcze zmienić zawód, to to jest ten moment. I to było tyle co o zmianach. Patrz, zasugerowali. Prosi o zmianę, patrz. O, Jaca strzelił bramkę. Widzisz? No i Jaca strzelił gola i proszę. Mati Kasz prosi o zmianę. Czy tak się zachowuje Patriota? Według ciebie? To jest test charakteru Matiego Kasz. Nie. Co tu robi Grosicki cały czas? Nie wiem, ale Milik ma gola. Ja to przepraszam. Milik ma gola, ale nie. Maszyna ruszyła. Spalony? Spalony. VAR. I dlatego trzeba było powiedzieć, że jesteś... A nie, jedno, jednak. Zignoruj tę wskazówkę. Nie, Matikasz, masz grać. Masz grać, dopóki starczy ci sił. Co z ciebie za Polak? Cały człowieku. Mecz ma zagrać, Matikasz. Człowieku. To jest słowo. Robert Lewandowski... Prawdziwa polskość od tego zależy. Robert Lewandowski grał nawet z Węgrami, chociaż był mega przeciążony. A jednak nie, nie grał z Węgrami wcale. Dlaczego Karol załadował bramkę? Nie, nie zwróciłem uwagi. Z dystansu? Tak. Nos trenerski. O. No, czy uda nam się zagrać na zero? O, Anglia prowadzi z Węgrami. Harry Kane strzelił gola. Jaca to wyrasta tutaj na takiego naszego szefa. Ale prawda? Milik, powiem ci, naprawdę. Da się bez Lewandowskiego grać? Da się. Tylko trzeba... Nie powołujemy już Lewandowskiego. Będziemy grać zawsze z zmęczonym Kaszem. Już mu ustalał na treningu, że ma 15 minut przed meczem wykonać 100 brzuszków. I że Góralski ma go cisnąć. No i za nami pierwsza połowa meczu z San Marino. I co się okazuje? Że no, prowadzimy 5-0. Złapaliśmy za dziewczynę dwie żółte kartki. Blik Góralski. No co za niespodziankę. Co im powiedzieć? Ciśnij butelkę z wodą. Nie, no bez gestykulacji. W końcu musimy cisnąć tą butelką. Ale ja to myślę, z Węgrami. Przy Węgrach będzie tak. Okazja. Ja myślę, że przed meczem. Tak co wy grocie? Panie trenerze, jeszcze nie zaczęliśmy. Aha. Dłonie na biodrach. Nie jestem zadowolony. Grosicki zadowolony z siebie, zagrał 5 minut. Zachwycony, to jest to. Jednak będziemy wołać Kamila. Zaimponował mi tym, że jest zadowolony z tego, że został zmieniony w 5 minucie. Dobra, czas na jakieś zmiany. Kogo na skrzydełko? Kądziora chcesz? Kądziora, sprawdźmy tego Kądziora. Dobra. I teraz może jest taki Jacek, żeby się nie wykartkował podczas meczu z San Marino. O, dobra, dobra. Jakiś moder, coś. A może Klich? Klich to jest w sumie taki... Patrz, Kasz, kondycja bardzo zła. Nic mi to nie teraz. Kasz gra do końca. Na razie doskonale nam idzie w drugiej połowie, Kuba. No, zrobiliśmy parę zmian. Ja obwiniam Kasza, że jeszcze nie strzeliśmy bramki. Kasz gra strasznie. Kasz gra strasznie. Najwyraźniej okazuje się, że nic dla niego nie znaczy gra. Polska. Tak, tak, Polska na niego nic nie znaczy. To był tylko... Patrz, co się dzieje. Ajajajajaj. To była sytuacja taka piłka meczowa. 2,82 mamy XG, a z Andorą to chyba mieliśmy około 5. Trudno, żeby się nie usteczniała drużyna, którą prowadzi trener z UEFA. Kądzior asysta. Ale będzie weryfikacja. Bednarek chyba kopnął. Uznają. Nie, myślałem, że Bednarek kopnął obrońcę, który go krył. Patrz, gramy 5 zawodnikami ofensywnymi, tylko 1 gol. To, dlaczego to tak nie działa? Tak. Ja obwiniam Mirka Kalita. Jak weryfikacja? Co wy? No, już myślałem, że znowu nas VAR-u szuka. Byłem ostatnio. Ty z hat-trickiem. Byłem, tak? Hat-trick. No i co? A ty w niego nie wierzyłeś. No, ty masz UEFA, co? No tak, prawda. Nic. No i wygraliśmy. 7-1 wygraliśmy. 7-1. Czego to brakuje? Jeszcze 7-1-1. Takie ustawienie będziemy mieć, jak czerwoną kartkę dostaniemy.